Dzień dobry, drodzy widzowie. Witam w kolejnej szczerej opinii. Dzisiaj odpowiem na pytanie Sebastiana. No, pytanie i to szczera opinia na temat tego pytania. Tak, to poniekąd no, pokrywające się rzeczy, ale inaczej sformułowane. Mam powiedzieć, kto naprawdę rządzi światem? Czy to jest... no trochę ciszej. Tak zaczynam zawsze głośno, ale no na ten temat lepiej no chyba zacząć trochę ciszej. Czy to jest... masoneria. Czy to są Żydzi? Reptilianie może? A może Tutulu? Tutulu. Chyba tak to się wymawia. Więc tak, generalnie czy, no, mam odpowiedzieć na pytanie, czy jest jakiś rząd światowy, czy ktoś no, rządzi całym światem i no, wchodzę w tematykę teorii spiskowych i no, na pewno ktoś ma dużo większą wiedzę na ten temat niż ja. Ciężko no, im zaprzeczyć, no, podobnie jak rozmowy religijne. No. No, będziemy no, wejść na wiele, wiele godzin w ten temat, żeby no, móc dyskutować, móc wybronić swoje stanowisko. W każdym razie wychodzimy z założenia, że no, tak naprawdę nie ma no, jednego konkretnego scentralizowanego rządu światowego. Tak, jak ktoś uważa, że jest scentralizowany rząd światowy, to no, może pisać w komentarzach. Niech dyskusja na temat spiskowy będzie w komentarzach. Więc przeanalizujmy cztery podejrzane grupy, które zostały podane przez pytającego Sebastiana. Sebastian ucieka, czy to nie jest Cthulhu przypadkiem. Czy Cthulhu. Czy ta postać rządzi światem? No, on był ciekaw. I ta postać jest fikcyjna, więc jako fikcyjna postać nie może rządzić światem. No nie wiem, to tak samo jakbym się pytał, czy... Nie wiem, Doktor Doom rządzi światem. Nie wiem, kto by w komiksach byłby, no, odpowiednim, no, jeśli nie znam na komiksach, kto by rządził całym światem, ale no, Doktor Doom by mógł pasować, jako taki władca świata. Chodźmy dalej. To są reptilianie, ludzie jaszczurki, że, no, jaszczurami jesteśmy, znaczy, nie ty, ja, bo ja wiem, że nie jestem, ale że, no, czy taki, nie wiem, Donald Tusk, czy, no, nasz premier dawny, albo... Putin i jednocześnie Obama to są tak naprawdę no, albo istoty zmanipulowane przez jaszczurki, albo istoty będące jaszczurkami w przebraniu. Generalnie no, reptilianie wydają się no, mi być no, dość mało prawdopodobni. Podróż przez kosmos, no, z tego co no, bazując na naszej obecnej wiedzy, jest no, bardzo, bardzo, bardzo upierdliwa, więc musieliby się naprawdę pofatygować, żeby no, dostać się na Ziemię. I w ogóle gdzieś się przemieszać. I myślę, że podróże kosmiczne w kosmosie no, nie są aż tak często, jak się przedstawia w fikcji. Że no, to nie jest taka łup-siup. To po prostu no, dużo trzeba się przygotować. Wielkie wyprawy. I no, nie wiem, czym by się chciało tym jaszczurkom tak po prostu. No. Nie, na razie ten. Nie wierzę w jaszczurkę. Kolejną podejrzaną grupą są masoni. Wolnomurarze. Tak, co do tej grupy. Z tego co wiem, to kiedyś byli tacy no, murarze tacy i oni mieli swoje tajemnice i nie można było ich ujawniać. I potem to się jakoś no, zmieniło, że już nie było takiego murarzowania i następnie no, to się przerodziło no, w pewną elitarną organizację, gdzie no, jest pewna tradycja, są pewne zasady, trzeba no, przestrzegać pewne zasady moralne. Nie można no, być się zbytnio afiszować swoim osobom. Tak. No, mimo, że ta organizacja się pojawia no, często w teoriach spiskowych, tak naprawdę to jest jakiś elitarny klub. Klub. To jest po prostu klubik, taki, nie wiem, może ja założę własny klub. To taki, no, tajny klub, no nie wiem, jakiś forum internetowy, tylko że nie w internecie. Mają na swoje zasady, trzeba ich przestrzegać, jak się jest dziwnym, to cię nie lubią, czy coś takiego, no, nie można się za bardzo sobą afiszować. Ja znam taki forum, podobny do masonerii i... Masoneria nie chce rządzić światem, po prostu to jest... grupa ziomków, przyjaciół i osób no, cichych, inteligentnych, zwykle w wieku 20 do 60 lat. Ostatnią grupą, którą mam przeanalizować, znaczy, którą podejrzewał Sebastian o to, że mogą rządzić światem, to są Żydzi. Generalnie no, Żydów jest dość sporo i oni są gdzieś rozwaleni po świecie, więc nie dziwota, że no, Żydowie się pojawiają w różnych zarządach i że mają dużo pieniędzy, bo mają takiego skilla, no, tak jak, nie wiem, no, różne rasy ludzkie mają różne skille. No, Cyganie mają, no, nie wiem, plus 10 do kradzieży czy coś takiego, to Żydzi mają no, do zarabiania pieniędzy i takiej pośredniej kradzieży. No, generalnie
Żydzi ten, no. Jeżeli mają rządzić światem, to nie wiem, no. Załóżmy, że są no, syjonistyczni i to mogą czasem nas wspierać trochę Izrael, mieć jakieś interesy proizraelskie, chociaż nie wszyscy Żydzi są proizraelscy. No, mogą pod tym kątem no, tak popychać rządy, w których są mniej więcej. No, więc no, jakąś tam władzę mają, ale no, nie stuprocentową i niekoniecznie aż tak scentralizowaną, jak no, niektórzy mówią, że oni to wszystko. Oni to dużo, ale oni nie to wszystko. Oni to dużo. Więc podsumowując, kto rządzi światem, powiem tyle. Zależy gdzie. I no, też w pewnym stopniu. Nie ma na pewno no, jednego scentralizowanego, konkretnego rządu światowego. W to nie wierzę. No, wątpię, żeby te grupy, nie wiem, Bilderbergi czy inne takie, no, które się pojawiają wczoraj w spiskowych, no, były, no, nie wiem, to wszystko jest bardzo naciągane, bo ludzie się spotykają, rozmawiają o pokoju i tak dalej. I mówią, że oni chcą rządzić, ale nie. Nie ma konkretnej grupy rządzącej światem i no, kto rządzi światem? Mocarstwa. Nasze konkretne, no, duże państwa, trochę USA rządzi, trochę Unia, no, trochę Słowacja też rządzi. To kwestia po prostu regionu. Kwestia regionu. I każdy po trochę rządzi. Bo ja na przykład rządzę no, ten, no, też swoim światem. Nie wiem, twój sąsiad, twoja sąsiadka rządzi też swoim obszarem świata. No, może niektóra. Może masz takiego sąsiada, który rządzi całym osiedlem. Nie wiem, no, jakaś ważna pani, z którą nie można no, zadzierać, bo ma takiego chamskiego psa i ona rządzi osiedlem, więc rządzi swoją częścią świata. Świat to jest duża rzecz i dużo osób nią rządzi. Nie jedna osoba, nie jedna grupa i to nie jest nic niejednolite. To nie jest nic jednolitego. Tak mi się wydaje. No. Chyba, że no, czegoś nie wiem, jakaś tajemnicza grupa zmanipulowała mnie, żebym tak sądził, albo tak mówił, albo przekupiła mnie, ale to jest szczera opinia, więc w końcu muszę być szczery i być dobry, no, grzeczny wobec tej umowy. Mam przestrzegać umowy, mam być szczery, więc żadne te masony nie powiedzą mi, co mam mówić. Nie powiedziały. To nie jest tak, że no, ja próbuję no, którąś z tych grup chronić i jakiś ten, no, że nie mogę żadnych tajemnic no, wydać, bo no, do żadnych grup. No, nie zaprzeczam, żebym należał do jakichś grup. Znaczy, no. No wiecie, no. No.